To nie zbieram, to wiem, że kart jest trochę dziwne. O kurde, zobaczcie, mam szopę na ogień. Ale ze specjalnych przyczyn. Aczkolwiek jadę. Ja to po sprzęty, żeby naprawić Artura. A po co w końcu będę go naprawiał? Boga kurwa strzelaję! O! Wiedziałem. Artura, mam nadzieję, w sensie jednak chciałbym go sprzedać, ale szkoda mi go sprzedać, bo tyle pięknych chwil, co ze mną przebył, tyle lepiej. Takie wspaniałe momenty i ludzie poznani, to ten rower, to jest masakra, nie? A właśnie jadę do jednej z takich osób poznanych przez rower i do pana Dziobaka. Pan Dziobak uczy mi kilku swoich magicznych przedmiotów, że można było doprowadzić rower do pełnego stanu użytkowania. Normalnie jakbym jechał rowerem, to już skręcił go wcześniej i pojechał na chromosą. Ale kurwa, nie dziś, to nie ten dzień. Czekaj, nie nagrywaj tego tajemniczego warsztatu. Ej, bo robię ogólnie macurki jak wlot z sprzedaży rowera. Panie Dziobak, jak oceniasz rower? Kurwa, jakbym go pasem turbo podrachtował, to bym go 1000 zdrowy sprzedał. To pan tak spierdoli. To chyba działa jeszcze gorzej niż działał. Taki raz pamiętam jak krzyżówki w tym rowercie. Wracam od kolegi szamana, wygonego Kadziobaka. Kurwa, pasta Brunox zrobi swoje, słuchajcie. Rower nie działał już jak maszynka do mięsa, tylko jest w miarę cichy. Jeśli chodzi o resztę rzeczy, to za dużo to się nie zmieniło, ale sprawia lepsze wrażenie. O, liczę, że może kiedyś się wbije w końcu algorytm. Tak jak niektórzy z moich znajomych. Wybustujcie, nie mogą. Przypał z lewanek zawsze.